Waldemar z Rolnik, szuka żony w środku nocy, zadeklarował. Zrobi to po urodzeniu się dziecka. Waldemar i jego ukochana Dorota, dobrze znani z programu Rolnik Szuka Żony, oczekują przyjścia na świat ich pierwszego wspólnego dziecka. Rolnik w środku nocy odezwał się do fanów i złożył deklarację. Dorota i Waldemar poznali się na planie miłosnego show telewizji polskiej Rolnik Szuka Żony i już niedługo zostaną rodzicami. Zakochani chętnie dzielą się z fanami aktualizacjami na temat ich relacji, a także przyszłego dziecka. Tym razem para zdecydowała się zorganizować Q&A i na Instagramie odpowiedzieli na nurtujące pytania. Z ust Waldemara padła śmiała deklaracja: Waldemar z Rolnika ma to w planach po narodzinach dziecka. Dorota i Waldemar z 10. edycji Rolnik Szuka Żony chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak rozwija się ich relacja po programie. Zakochani niedawno zdecydowali się razem zamieszkać, a już niebawem na świecie pojawi się ich pierwsza wspólna pociecha. Zarówno Dorota, jak i Waldemar mają już synów z poprzednich związków i niedawno ukończyli remontować ich wspólny pokoik. Wygląda na to, że Dorota już na dobre zadomowiła się na gospodarstwie Waldemara i razem z ukochanym zdecydowała się odpowiedzieć na nurtujące ich fanów pytania. Ostatnio podczas wspólnego live'a syn Doroty z Rolnika wyjawił sekret swojej mamy i zdradził imię przyszłego dziecka, na co Dorota stanowczo zareagowała, tym razem to Waldemar pokusił się o szczere wyznanie. Waldemar z Rolnik Szuka Żony zdecydował się odpowiedzieć na pytanie o to, czy będzie wstawał do dziecka. Rolnik złożył nawet deklarację w tym temacie. Rolnik powiedział fanom, że to, że będzie wstawał do dziecka, było już ustalone przed wspólnym live'em. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że związek Waldemara z Dorotą bardzo pozytywnie na niego wpłynął i mężczyzna wygląda na zadowolonego.